Hej, witam Cię serdecznie na cotygodniowym podsumowaniu i przeglądzie spółek gamingowych. Tak więc jak w każdą niedzielę o 18, dzisiaj czas na gaming. Tak więc witam Cię serdecznie. Przed chwilą miałeś okazję zobaczyć trailer produkcji jednego z ostatnich debiutantów na polskiej giełdzie, tak więc spółka Klabater We Are We There Revolution. Tak więc mam nadzieję, że Ci się podobało. Warto przede wszystkim przytaczać te produkcje, które właśnie wypuszczają nasi polscy deweloperzy, żeby przede wszystkim zapoznać się z tym, co oni tak naprawdę wypuszczają na rynek. Tak więc dlatego myślę, że właśnie zawsze zaczynam te nasze przeglądy od tego, żeby wrzucić jakiś trailer ich produkcji i myślę, że dzięki temu właśnie mamy też okazję zapoznać się z tym, tak naprawdę jak wygląda produkcja konkretnej spółki gamingowej, jak dzisiaj padło na Klabater. Jeżeli Ci się oczywiście podobało, daj znać w komentarzach, co o tym myślisz i oczywiście tradycyjnie zapraszam Cię do dzielenia się informacjami, bo współtworzymy wspólnie te nasze omówienia, tak więc informacje płynące ze spółek gamingowych odnośnie premier czy wszystkich innych rzeczy, o których chciałbyś mnie poinformować, bo pamiętam i przypominam Ci oczywiście tutaj to wszystkie zakładki, które tutaj są, to one żyją i możesz podawać czy premiery, czy wydarzenia, czy również debiuty, które się szykują na polskim parkiecie, to również możesz mi tutaj podrzucać. Ja będę to oczywiście na bieżąco uzupełniał i dzięki temu mamy to wszystko w jednym miejscu. Nie trzeba to gdzieś robić. Możesz sobie to zescreenować, czy możesz obejrzeć to omówienia. Tutaj wszystko pokazuję. Jest to jawne. Dzięki temu mamy ten przepływ informacji i możemy gdzieś mieć to w jednym miejscu. Tak więc dzielę się z tym z Tobą. To również mi pomaga w tym, abym podejmował na tej podstawie jakieś decyzje albo gdzieś moją uwagę bardziej skupił na konkretnej spółce, bo to temu właśnie ma służyć. Tak więc mam nadzieję, że jeżeli tutaj jesteś nowy, to że już zdążyłeś kliknąć subskrypcję kanału. Zachęcam Cię do tego, jak również kliknięcia dzwoneczka, by być na bieżąco odnośnie wszystkich poszczególnych nagrań. I oczywiście na tym przeglądzie zerkniemy sobie już na 35 spółek gamingowych, tak więc naprawdę urosło to do bardzo sporych rozmiarów, tak więc dużo czasochłonnie i dlatego szybko i konkretnie, tak więc na rynku liczy się prostota. Tak więc szybki rzut oka, jeżeli będzie oczywiście interesować Cię szczegółowa analiza, to po prostu dzięki takiemu mojemu szybkiemu przeglądowi możesz się skupić nad daną spółką i potem sobie już wyszukiwać konkretnych informacji, danych, raportów finansowych i analizować sobie wykres szczegółowo, a tutaj taki tak naprawdę tylko i wyłącznie szybki przegląd tego, żebyś mógł sobie po kilkunastu minutach oglądania wyrobić i wyszukać jakąś interesującą Cię spółkę, a potem już szczegółowo sam poświęcisz na to czas. Tak więc bez żadnych tutaj jakichś nie wiadomo dziwnych rzeczy, szybki rzut oka. A Ciebie oczywiście zachęcam do komentarzy pod kątem tego, co Ty widzisz na wykresie. Każdy ma inne doświadczenie, obojętnie czy jesteś tutaj średnio zaawansowanym, czy również początkującym. Takie rzut oka z osoby z zewnątrz na to, jak wygląda dana spółka, czy na to, jakie informacje napływają na spółkach, bo to, co warto powiedzieć na początku, dokonując przeglądu i zawsze o tym gdzieś wspominam, to pamiętaj, że informacje na spółkach gamingowych, jak i na większości w ogóle branż czy spółek są kluczowe. Tak więc każda informacja płynąca o tym, co się wydarzyło w danej spółce pod kątem czy to zapowiedzi danych premier, współprac, od tego, jak został odebrany dany projekt przez środowisko graczy, jakie są wyniki finansowe, one tak naprawdę bardzo mocno szarpią tymi kursami i niejednokrotnie Twoja analiza może iść do kosza, bo po prostu na rynek weszła jakaś informacja, która bardzo mocno albo daje pozytywny wydźwięk dla wyceny danej spółki, mamy wystrzał do góry, albo wręcz przeciwnie, potrafi niesamowicie zdołować kurs i tak naprawdę możesz się potem drapać w głowie i zastanawiać, ale dlaczego? Przecież moja analiza tego nie wykazała, tak więc no tak naprawdę rynek ma zawsze rację, a my możemy tylko tutaj tak naprawdę domniemywać to, co może się wydarzyć. Informacje są kluczowe. To, co napływa na rynek, kapitał jest kluczowy, który szarpie i pompuje te spółki, bądź je dołuje.
W większości niestety nie mamy możliwości ich shortować, tak więc no, możemy tylko liczyć na to, że spółki, które tutaj są pokazywane, no, będą w dłuższym horyzoncie rosły, tak więc no, tutaj naprawdę musisz być ostrożny, podejmować świadome decyzje samemu i odpowiednio budować swój portfel. Oczywiście wszystkie nagrania, pamiętaj, że ja sobie tutaj je układam w playlistach, żeby łatwo można było się po tym poruszać, tak więc jeżeli chodzi o gry, to już jest to gaming, gry na GPW, czyli 33 nagrania. Granie już tutaj będzie wchodzić, tak więc naprawdę jest co oglądać i nad czym się pochylić. I myślę, że możemy teraz już śmiało po tym wstępie, myślę, że już wszystko jest jasne, żebyś nie miał wątpliwości, co tutaj tak naprawdę Cię czeka. Tak więc przejdźmy po sesji piątkowej, zobaczmy, co się wydarzyło, która spółka dała zarobić najwięcej i zerknijmy oczywiście na obroty. Tak więc tutaj mamy naszego debiutanta, tak więc spółkę, która została przeze mnie dodana jako 35 już do tych przeglądów, tak więc Arts Alliance, tak więc spółka, jest to wydawca gier internetowych posiadający udziały w takich spółkach jak Prime Beat Games czy Cool to Play. Tak więc tutaj te dwie spółki są, jest ich udziałowcami, dlatego tutaj też jako wydawca postanowiłem, że dorzucam ją oczywiście do naszych omówień, do naszych spotkań i oczywiście w wyniku w portfelu odpowiednio to wszystko dodałem z odpowiednimi wycenami na dany dzień, tak więc żebyśmy mieli też udział w portfelu w tych spółkach i też w jakiś sposób ona będzie oddziaływać na wyniki. Tak więc dlatego tutaj pojawia się ona jako 35 już spółka gamingowa na warszawskim parkiecie. Jak widać, po dodaniu też również pięknie wygląda, bo pomimo małego obrotu 20% do góry, kurs obecny 50 zł, to o czym świadczy. Tak więc warto przede wszystkim obserwować i patrzeć, co tam się będzie wydarzało. Shary również pięknie nam wystrzeliło, 14% do góry na 152 tysiącach. Warsaw 13% do góry, no już przerzuciło grubo ponad pół miliona, tak więc bardzo ładnie. FD Games 8,43. One More 6 z przodu, Falcon prawie 6%. Moonlight 4,50. Art Games 4,30. Sonka 2,43, ULT Games 2,11 i pozostałe spółki, tak jak widzisz, zerknijmy sobie teraz troszkę niżej. Pamiętaj, że ja przewijam, tak więc zawsze możesz sobie zastopować, jeżeli interesuje Cię konkretna spółka, żebyś sobie mógł zerknąć na nią dłużej. Ten materiał i tak jest dłuższy, tak więc nie przeciągam. Największe spadki 7 Levels 8,20, blisko 5%, Artifacts, Foreverend 2,87 zrzutki, CD Projekt po tym mocnym wystrzale, który będziemy obserwować na wykresach, 2,5% w plecy, 260 zł 80 groszy cena jednej akcji, 62 miliony obrotu, tak więc podaż i skeszowanie zysku miało miejsce. CA Games 2,26 na minusie i pozostałe spółki, tak jak widzisz, zerknijmy sobie teraz na obroty, zobaczmy, które im spółki dały nam najwięcej pod kątem obrotu. Tak więc poza królem CA Games blisko 3 miliony, 11bit 2 miliony, TS Games 1 100 000 i potem kolejne spółki po kilkaset tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, tak więc ten obrót na New Connectie również dostarcza dosyć mocno gaming, jak również branża OZE, którą od ostatnich tygodni pokazuje. No tam wyniki tego portfela naprawdę, jak zresztą będziesz mógł jutro się przekonać, robią naprawdę niezłe wrażenie. Tak więc to są obroty na spółkach gamingowych. Przejdźmy sobie teraz do poszczególnych spółek, a zanim do tego przejdę, no to czas pokazać pierwszą zakładkę, tak więc zerknijmy na V Games. Oczywiście wszystkie masz wymienione spółki pod spodem w tym nagraniu w opisie, ale tutaj Ci pokazuję, jak kształtuje się udział poszczególnych spółek w tym głównym indeksie. Mam nadzieję, że oczywiście z czasem będzie rósł, żeby tych spółek można było więcej umieścić w tym indeksie. Jak widzisz, król nam tutaj zajmuje prawie 45%, tak więc co by się nie wydarzyło na tej spółce, ona bardzo mocno oddziałuje na ten indeks, a z racji tego, że możesz już go shortować, czy longować, czy w ogóle grać tym indeksem, to warto wiedzieć, co wchodzi w jego skład. Jak widzisz, 11bit stanowi blisko 30%, tak więc te dwie spółki są kluczowe do zachowania tego indeksu. Potem mamy TS Games, który zajmuje 15% i pozostałe spółki już w mniejszej ilości. Tak więc no tutaj tak naprawdę musiałyby wszystkie spółki rosnąć poza CD Projektem, żeby mocno wpłynęły na wycenę tego indeksu. A jeżeli tutaj chodzi o króla, no to on też bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje na tym indeksie. Pewnie to zaraz zobaczymy na tutaj na wykresach. I myślę, że pokażę Ci jeszcze w tym momencie, zanim, bo tak w trakcie to przerywał jak zawsze, tak więc rzucając Ci poszczególne rzeczy. Jeżeli chodzi o debiuty,
to w debiutach, to te spółki czekają na to, aby zadebiutować prawdopodobnie w przyszłym roku. Tak więc, jak widzisz, jeszcze w tym momencie czekamy na debiut 18 spółek. Tak więc, no, ten gaming rozrośnie się już do niezłych rozmiarów. Tak więc, będzie na czym jeszcze oko zawiesić, w co inwestować i co obserwować. A Red Dead Studio, Glabater, Sonka, to już są te debiuty, które w ostatnim czasie są oczywiście za nami. Historycznie patrząc przez cały 2019 rok, tych spółek, które debiutowały, oczywiście jest więcej, co widzimy oczywiście po wykresach. Tak więc zerknijmy sobie teraz już na poszczególne wykresy, zanim potem w trakcie omówień będę Ci pokazywał poszczególne zakładki, łącznie z portfelem. Tak więc warto zostać dłużej, jeżeli jesteś zainteresowany tym, jakie wyniki na przykład dał portfel, czy też premierami, czy wydarzeniami. Przejdźmy teraz do WIG-u Games, tak więc mamy tutaj bardzo ładne wybicie, wręcz zrównanie tutaj poprzedniego szczytu na WIG Games. Oczywiście jest to zasługa CD Projektu, tak więc wręcz można powiedzieć w punkt trafiony poziom. Tak więc mamy odejście, dojście i przetestowanie tego poprzedniego szczytu i zobaczymy, co tak naprawdę przyszłość nam przyniesie. Mamy teraz do czynienia oczywiście z kaszowaniem zysków na CD Projekcie, co oczywiście będziemy obserwować na wykresie, ale teraz ten wydźwięk indeksu, kto zagrał na longa, to naprawdę myślę, że może się cieszyć po tym tygodniu, bo pamiętaj, że oglądamy go wykres tygodniowy i wszystkie spółki będziemy oglądać w wykresie tygodniowym, to może się cieszyć dodatkowym profitem. Tak więc mamy realizację zysków, odpadnięcie, podwójny szczyt jak gdyby, tak więc zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. No i no, nasz debiutant tak naprawdę w tym zestawieniu, bo tak to można nazwać, tak więc zerknijmy sobie, co nam nasza spółeczka Arts Alliance pokazuje. Tak więc mamy bardzo fajny wystrzał, jak widzieliśmy tutaj 20% na sesji piątkowej. Przypomnijmy sobie to, tak więc widać to ewidentnie na wykresie, bardzo ładnie. Zobaczymy oczywiście, czy to jest tylko jednorazowy wybryk, czy wręcz będziemy tutaj przebijać poszczególne poziomy, czyli 52, czy też 63 do historycznych szczytów, bo widzę, że zakres historyczny tego wykresu nie jest zbyt długi. Tak więc no, warto przede wszystkim sobie tutaj poobserwować, co na tej spółce będzie się działo w najbliższym czasie. Historia jest zdecydowanie bardzo krótka. Jeżeli chodzi o poprzednich debiutantów, tak więc Sonka już możemy tutaj sobie wykres tygodniowy zerknąć, ale pamiętaj, że te historie przy debiutantach są tak krótkie, że jak widzisz, te spadki po debiutach są dosyć mocne. Ja, jak zawsze mówię, nie lubię grać pod debiuty tych spółek, bo właśnie tym się to się kończy. Jeżeli nie możesz shortować, no to co ci to da? Mamy 7,5, zeszliśmy na 4,8. 36% straty od debiutu do tego momentu, oczywiście, bo niżej jeszcze było poziom 4,36. Tak więc, no, ja czekam przede wszystkim przy tych wszystkich spółkach debiutujących na to, aż to wszystko się wyszumi, wyprzeda, co ma się wyprzedać, i wtedy ewentualnie, jak możesz zaobserwować jakąś akumulację, to podejmować decyzję, czy to już jest ten moment na to, żeby się w nie pakować i na nich sowicie zarobić. Bo patrząc też historycznie, no, po tych debiutach i mocnych wyprzedażach następują bardzo fajne momenty zwrotu, kiedy ten kilkanaście, kilkadziesiąt procent można było złapać. Tak więc no, ja czekam przede wszystkim na to, co się wydarzy na tych wszystkich spółkach debiutujących niedawno. Tak więc Sonka w tym momencie pod lupą oczywiście. Jeżeli chodzi o Klabater, to w końcu Klabater nam tutaj zatrzymał się w tym inside barze. Ok, wybiliśmy go delikatnie, dosłownie o włosek do góry w tym tygodniu, ale ta historia oczywiście jest zbyt krótka, żeby można było cokolwiek tutaj domniemywać w dłuższej perspektywie. Klabater oczywiście też do obserwacji tego, co się wydarzy w przyszłości. Spółka debiutująca dosyć niedawno, tak więc warto ją gdzieś mieć zawsze pod lupą. W chwili obecnej, no, nic ciekawego w tak krótkim okresie czasu nie jesteśmy w stanie powiedzieć. No i Redzik nam tutaj bardzo ładnie się w końcu zaczyna hamować, tak więc widzisz, że ten poziom, który zaznaczyłem ostatnio, nie został w ogóle wybity. Tak więc mamy wręcz zatrzymanie go w tym inside barze i sam jestem ciekawy, jak to będzie finalnie wyglądać, czy to już jest ten moment, który będzie oznaczać zejście do tego poziomu i tworzenia jakiegoś wyraźnego poziomu wsparcia. Zobaczymy. Myślę, że warto obserwować sobie gdzieś tego inside bara. 1,14 w tym momencie, sobie go nawet przestawię sam dla siebie. 1,14 i obserwuję, co tu się wydarzy na red.
i zobaczymy, co przede wszystkim nam przyszłość przyniesie. Inside bara wiemy, jak rozgrywamy. Jeżeli wychodzi do góry, no to gramy longa, jeżeli wychodzi do dołu, to gramy shorta, jeżeli oczywiście byłaby taka możliwość, ale niestety na spółkach z New Connectu takich możliwości nie ma. Tak więc patrzymy, obserwujemy, widzisz ten, nawet Ci pokażę ten, dlaczego nie lubię rozgrywać debiutów. High było 2,39. 2,39. I pokażę Ci minimum, jakie było zdołowane, bo myślę, że warto tutaj sobie gdzieś mieć te oczy otwarte i złotóweczka. Czyli spadek o 58%, czyli żeby, jeżeli ktoś wszedł i zapakował się i nie wyszedł tutaj na debiucie, no to widzisz, że 139% teraz trzeba odrobić, żeby być na zero. Nie jest to niemożliwe, ale na pewno będzie to ciężkie do zrobienia, dlatego tym bardziej warto przede wszystkim być ostrożnym i uważać na to, co się dzieje na takich spółkach. The Distance, tak więc tutaj ta historia również jest dosyć krótka. Pamiętaj, że to spółka, która zmieniła nazwę i fan for all, mamy Inside Bara, ale z bardzo długimi również cieniami z obu stron, tak więc taki moment zobaczymy, czy to będzie dla nich zatrzymania. Pasowałoby zerknąć na historyczny wynik poprzedniej nazwy spółki, żeby można było coś ciekawego powiedzieć. Generalnie, jak widzimy, cały czas świece są czerwone, cały czas spadamy, tak więc zobaczymy, czy ten moment zatrzymania w końcu na tej spółce się wydarzy. Pamiętaj, że no, żeby cokolwiek mogło się mocniejszego wydarzyć na spółce, to muszą być za tym jakieś informacje, gry, premiery, jakieś oczekiwania, które mogą pompować tą spółkę. No i Falcon przepięknie nam wystrzelił, co oczywiście zobaczymy zaraz po wynikach portfela. Mamy dosyć wyraźne wybicie z dużą siłą tej półki, która nam się tutaj utworzyła. Popatrz, bardzo wyraźne, bardzo mocne wybicie. Tak więc wręcz po tym mocnym wybiciu chciałoby się, żeby była jakaś delikatna korekta do takich fajnych poziomów. Myślę, że tutaj i stąd jazda do góry, testowanie poprzednich szczytów jak najbardziej pozytywne. Tak więc za Falconem stoją informacje, coś musiało spowodować ten ruch, pojawił się kapitał, zerknijmy sobie, czy rzeczywiście jakiś wolumen się pojawił. Tak, jakiś wolumen jest, który wybierał te poziomy, tak więc myślę, że jeżeli masz informacje płynące z Falconu, to warto się tutaj tym podzielić. I myślę, że zerknijmy sobie nawet teraz na premierę przy Falconie, czy coś mam w swoich zapiskach. Jeżeli chodzi o to, premiery, zerknijmy sobie. Tutaj masz wszystkie premiery, które odkąd ja to prowadzę. Tak więc masz, że zrealizowanych jest 18, bo sobie zaznaczam, czekam na 29 jeszcze, które są gdzieś tutaj zapowiedziane. Jeżeli są jakieś, które tutaj nie ująłem, to zachęcam Cię do tego, żebyś mi je podział dokładnie w tych tutaj elementach, które biorę pod uwagę, czyli spółka, data, tytuł, platforma, ja to umieszczę i będziemy mieć to wszystko w jednym miejscu. I szukałem Falcona i Falcon, tak, mieliśmy debiut w czerwcu, scrap i teraz będzie Psycho Wolf, czyli rozumiem, że to jest rozgrywka pod to, co zadebiucuje nam pod koniec pewnie tego roku, tak więc gra na peceta, tak więc myślę, że to jest właśnie pod kątem pompowania spółki pod tą premierę. Jeżeli jest jeszcze jedna rzecz albo kilka rzeczy, o których wiesz na przykład, to warto wrzucić to w komentarz, co tam na Falconie ciekawego się dzieje, a ja Ci oczywiście przewijam, pokazuję Ci kolejne premiery, które się szykują na poszczególnych spółkach. Zawsze pamiętaj, możesz sobie to zatrzymać, zerknąć, jakie są tytuły. To, co po prostu ja mam spisane gdzieś w swoich notatkach, wrzucam to tutaj w tą listę, więc nic więcej nie ukrywam, nie mam niestety, wszystko, co gdzieś udało mi się sięgnąć z rynku, z informacji, to jest wszystko umieszczone w tej tabeli, tak więc więcej nie mam w tym momencie nic wypisanego. Jeżeli masz jakieś, że tak powiem, przecieki, informacje, albo coś już udało Ci się wyczytać, co umknęło mojej uwadze, to po prostu mi to wrzuć, a ja to dodam do tej listy, żebyśmy wszyscy mieli to w jednym miejscu. No i wracamy teraz do poszczególnych wykresów. Falcon wygląda przepięknie, zaraz zobaczymy to, jak to wygląda na portfelu. Creepy Jar, tak więc mieliśmy ten moment zrzutki, jak widzisz tutaj nawet się zatrzymał w dosyć ciekawym momencie. Widać, że jest jakiś kapitał, który wybiera z tych poziomów tą spółkę, tak więc zobaczymy, czy będziemy tutaj testować te poziomy wcześniejsze, czy też nie. Tak więc zobaczymy, na razie ten wydźwięk jest dosyć negatywny. Zatrzymaliśmy się po zamknięciach w jakimś momencie wsparcia. Jeżeli to nie będzie dosyć silne wsparcie, które będzie w stanie utrzymać tą spółkę, to prawdopodobnie będziemy mieć zjazdę w dół, bo te półeczki niżej są też dosyć wyraźnie widoczne. Spółka, która w tym momencie kosztuje 184 zł, no to masz czego spadać. Jeżeli za Creepy Jar stoją jakieś pozytywne informacje, premiery, jakieś dobre newsy, no to prawdopodobnie będziemy mieć znów chodzenie w tym rynku, który się tutaj nam też narysował. Tak więc zobaczymy, co nam Creepy Jar w przyszłości przyniesie. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, tak więc Seven Levels,
Nic pozytywnego. Wręcz testujemy swoje poprzednie wsparcia. Wydźwięk negatywny. Trend w tym momencie jest ruch boczny, można powiedzieć, bo popatrzmy, ręcz szeroki, ręcz jest też utrzymany. Więc mamy teraz, testujemy sobie wsparcie. Jeżeli ono nie wytrzyma, no to polecimy w dół i to polecimy z hukiem. Jeżeli tak, no to prawdopodobnie znów będziemy chodzić w tych takich ograniczeniach range'owych, które w tym momencie widzimy. Na razie nic pozytywnego się nie dzieje. One more. Również popatrz, chodzi nam w tym range'u. Inside bar, wyjście dołem. Gdyby można było rozegrać to shortem, no to fajny shortcik był do załapania na kilka procencików. Teraz w tym momencie cały czas chodzimy w tym range'u. Jeżeli będzie stała za one more siła, no to jest też co wybijać. Ewidentnie widzimy te poziomy tutaj. Jaki to był poziom? 1,35. Jeżeli wybijemy ten poziom, no to nic nie stoi naprzeciwko, żebyśmy mogli rosnąć dalej. Jeżeli będziemy chodzić cały czas w tym range'u, no to ten ruch boczny będzie się niestety przedłużał. Shery ten ruch boczny mieli. W końcu nam mieliśmy ten moment wybicia, ale cały czas, jak widzisz, ten range jest utrzymywany, tak więc no, musi za shery naprawdę wyjść duży kapitał, żeby wręcz nastąpiło jakieś wybicie. Te ruchy boczne, tak jak ja zawsze mówię, nie są złe. One w końcu muszą się określić. Tylko, że pamiętaj, że będą się określać w obie strony, tak więc albo będzie pozytywna informacja, kapitał, który będzie wypychał te ruchy boczne i będziemy mieć wystrzał do góry, tak więc mamy tutaj ewidentnie miejsce oporowe, do którego możemy dojść, jest to duży zakres cenowy i mamy też z czego spadać, no bo w którymś kierunku w końcu ten ruch nastąpi, tak więc te ruchy boczne warto obserwować, ale trzeba być przy tym bardzo ostrożnym, żeby się czasami nie naciąć. Moonlight, tak więc w końcu po tych spadkach na Moonlightie mamy jakiś moment, w którym widzimy, że następuje wybranie tych akcji, tak więc mamy ewidentnie ruch spadkowy na nim i zobaczymy, czy ten ruch, który teraz się wykonał, to wybranie, które ma tutaj miejsce, będzie świadczyć o tym, że będziemy wracać do gry i testować sobie kolejny moment oporowy, który się tutaj u nas wyklarował, czy nie, czy będziemy mieć kontynuację niestety tego ruchu spadkowego i kolejne niższe poziomy. Tak więc czas pokaże. Warsaw nam tutaj dynamicznie spadał po tym fajnym ruchu wzrostowym, który również był pod premierę. I mamy tutaj tak naprawdę, popatrz, w jakim miejscu się zatrzymaliśmy. Zobaczmy sobie po zamknięciach. No, wygląda to dosyć ciekawie i trochę niebezpiecznie na Warsaw, ale zobaczymy, czy będzie coś, co w stanie wyciągnąć tą spółkę do góry, bo ten cień, popatrz na tej świecie, jest naprawdę duży. Zerknijmy sobie, czy stoi za tym wolumen. Stoi za tym wolumen, tak więc zobaczymy, czy ta siła na Warsaw będzie potrafiła wypchnąć tą wycenę tej spółki na wyższe poziomy, przynajmniej, żeby przetestować te tutaj w tym miejscu, które pokazuję. Zobaczymy. No bo ewidentnie siła wybierająca pojawiła się, tak więc ten popyt na Warsaw w tym momencie jest. Pomimo tego, że już jak widzisz, mamy czwarty tydzień z rzędu, który był negatywny, jeżeli chodzi o Warsaw. No i zwróć uwagę, że tak w tamtym tygodniu mówiłem Ci, że mamy inside bara do rozegrania, no to jeżeli można by było shortować Warsaw, to też fajne procenty były do wyjęcia, bo wychodziliśmy z niego dołem. Bumbit cały czas nam tutaj wyszedł dołem, bardzo duży dynamiczny spadek, to była duża strata na tej spółce, zresztą warto ją, myślę, pokazać. Zerknijmy sobie, jak bolesne to było. 2, 4, 3, 9 do poziomów, teraz nawet 7,99. Pokazuje Ci oczywiście skrajności, czyli 67% straty, już 205, żeby być na 0, tak więc jest to dosyć bolesne. Zobaczymy, czy ten inside bar będzie na tyle miejscem takiego niezdecydowania, które przytrzyma tą spółkę i będziemy mieć jakąś tutaj konsolidację na tych poziomach, czy wręcz przeciwnie, to jest tylko i wyłącznie zatrzymanie na moment i będziemy dalej ciąć tą spółkę w dół. Niestety wygląda to dalej negatywnie. Zobaczymy, czy pojawi się tutaj jakakolwiek siła pomagająca Bumbitowi wyjście do góry. Na pewno gdzieś warto obserwować, ale pamiętaj, że po tak dynamicznych spadkach trzeba być przede wszystkim ostrożnym. Art Games, tutaj Art Games w tym momencie, jak widzisz, testuje nam to swoje wsparcie, delikatnie je nadbił, tak więc jeżeli ma być ono silne i ma wytrzymać, to powinno tak naprawdę przytrzymać ten ruch, żeby ten spadek nie następował dalej. Jeżeli niestety będzie słabość na Art Games, to będziemy mieć ten ruch kontynuowany, bo widać ewidentnie, że on jest w trendzie spadkowym w tym momencie. Tak więc zobaczymy, co się finalnie wydarzy. Popatrz, jak to wygląda.
wygląda to po prostu słabo. Tak więc jeżeli z Arte Games będzie stała siła, to będziemy mieć fajne wyjście do góry. EC Games, bardzo mocne zdołowanie, widzieliśmy to, obserwowaliśmy to, co się dzieje na tej spółce, bardzo mocne skeszowanie pozycji, insight bar tygodniowy, nadbicie poprzedniego wsparcia, zobaczymy, co przyszłość nam przyniesie. Warto obserwować, bo po tak dynamicznych spadkach, jeżeli pojawi się jakiś wolumen wybierający, pojawi się popyt, to być może ten insight bar będzie rozgrywany do góry, ale trzeba być ostrożnym przy tak silnych ruchach spadkowych, trzeba przede wszystkim mieć rękę na pulsie i bardzo być ostrożnym, dbać o swój portfel, o swój kapitał. Wydźwięk oczywiście negatywny. Movie Games, mamy po tych, mieliśmy bardzo ładny wzrost, korektę, która niestety nie pozwoliła nam do wyjścia i wybijania poszczególnych szczytów. Wręcz mamy dalej kontynuację. Zeszliśmy do tych poprzednich poziomach, które tutaj nam się narysowały. Ten poziom się obronił, tak więc mamy wyjście, ale patrząc po tym, że te korekty tutaj niestety nie dawały nam wyjścia w tych momentach, tak więc jeżeli będzie rzeczywiście jakakolwiek siła za Movie Games stała, to powinniśmy mieć kontynuację tego ruchu. Jeżeli nie, to niestety być może widzisz, że to była każda świeca czerwona była od razu zrzucana. Popatrz, jak to nawet fajnie się układa. Tak więc jeżeli ten tydzień będzie spadkowy, no to mamy gdzie jeszcze spadać i testować kolejne niższe poziomy. A jeżeli to był ten moment zatrzymania, no to będziemy mieć kontynuację tego ruchu. Jeżeli chodzi o The Dust, to The Dust po tym range'u, który nam się tutaj utworzył, jednak dokonał zrzuty, tak więc mamy ten spadek, mamy teraz inside bara tygodniowego, taki moment zatrzymania, tak więc zobaczymy, czy to wystarczy The Dust na to, żeby odbić z tego momentu i kontynuować bardziej pozytywny ruch ku północy, czy jednak będzie to ruch w południe i będziemy tutaj testować te swoje wsparcie na tych niższych poziomach. Tak więc jeżeli za The Dust stoją pozytywne informacje, to może być bardzo ciekawy case. Na pewno warto sobie poobserwować. TS Games, mamy wybicie kolejnych szczytów, rekordy, prawdopodobnie dokładnie tak. Tak więc jesteśmy tutaj na TS Games na historycznych rekordach. Bardzo ładnie wygląda, zresztą mówiłem o tym już wcześniej. Tak więc TS Games wybija swoje historyczne szczyty, 171 zł w tym momencie. Oczywiście może nam chodzić fajnie swingowo, może korygować, rosnąć cały czas w górę. Jeżeli są za tym jakieś fajne informacje, to na pewno gdzieś warto obserwować. Ale tutaj na pewno miałbym rękę na pulsie, czy te poziomy są odpowiednie do tego, żeby zajmować jakąkolwiek pozycję. No chyba, żeby można było to gdzieś przeszortować. Pamiętaj, że ten ruch trendowy wzrostowy jest dosyć silny w dłuższym horyzoncie czasowym, tak więc na pewno jeżeli chodzi o wszelkie shorty, trzeba przede wszystkim być ostrożnym. Gratulacje dla wszystkich posiadaczy, przepięknie można było tutaj sobie zarobić bardzo fajny zysk, nawet sobie go zmierzmy, high 119,8. To jest jedna z droższych spółek w ogóle na warszawskim parkiecie i tutaj mamy high 176, czyli można było sobie zarobić szybkie 46%, tak więc bardzo ładny wynik. I nawet tutaj w tym momencie zerknijmy sobie nawet na cenę właśnie poszczególnych akcji po kursach, gdzie tak naprawdę najdroższą, a jedną akcją, już to powiększam, jest 11bit, 355 zł za jedną akcję trzeba dać. CD Projekt 260 zł, właśnie Creepy Jar 184, Playway 175 i 171 TS Games. Tak więc jak widzisz, mamy 5 spółek, za które naprawdę trzeba słono zapłacić za jedną akcję. No jest to dosyć wymagający zakup dla inwestorów z mniejszym portfelem i tym bardziej warto być gdzieś ostrożnym i dobierać umiejętnie tutaj swój portfel. ULT Games w tym momencie wydźwięk negatywny, jak widzisz, zerknijmy po zamknięciach. Tak więc jeszcze brakuje nam troszkę, żebyśmy zeszli, testowali tą półkę niżej, tak więc ta złotóweczka jeszcze niżej może zejść, żebyśmy testowali te poprzednie wsparcia. Wydźwięk oczywiście negatywny, nic pozytywnego w tym momencie na ULT Games nie widać. CFG, cały czas mamy mielonkę bokiem, dosyć długą, męczącą i co do boczniaka, to wiesz, jak to zapatrujesz, tak więc nie ma się co tutaj rozwodzić. FD Games, po tym ładnym wybiciu mieliśmy ciekawe zejście, mamy teraz objęcie, zobaczymy, czy ono będzie pozytywne, bo raczej jest takim wydźwiękiem niezdecydowania bardziej tego kapitału na tej spółce. Zobaczymy, co nam czas przyniesie. Czy z tego momentu, w którym teraz mamy to obecne zatrzymanie, będziemy mieć ten przetestowanie poprzednich szczytów, które też zatrzymały się w dosyć ciekawych momentach. Zobaczymy. Jeżeli stoi za tym dobra i pozytywna informacja, to być może tak będzie, a jeżeli nie, to być może wrócimy do tego ręczu i będziemy mielić to w dalszym ciągu. PB Games,
Popatrz, mamy nadbicie tutaj dosyć ciekawe i przetestowanie tych poprzednich szczytów. Tak więc no niewiele trzeba, żeby tak naprawdę wybić ten poziom, wybić się z tego w końcu range'a, który się nam tutaj rysuje od dłuższego czasu. Ale również pamiętaj, że to może działać tak, że będzie on zachowany i będziemy testować znów te poziomy wsparcia. Tak więc jeżeli stoi za tym siła, to będziemy mieć kontynuację, jest gdzie rosnąć, jest co testować, tych poziomów jest tu naprawdę kilka po drodze i może być to pozytywne dla PB Games, jeżeli oczywiście stoi coś więcej za tym, jeżeli są jakieś premiery, jakieś informacje, które mogą szarpnąć tym kursem w górę, to oczywiście będziemy to obserwować i monitorować na bieżąco. I w tym momencie myślę, że mogę Ci pokazać tak wydarzenia, zanim pokażę Ci portfel. Tak więc kluczowe wydarzenie najważniejsze E3 odbędzie się w czerwcu przyszłego roku, 9-11 Gamescom 25-29 sierpnia 2020, PAX South będzie 17-19 czerwiec 2020, tak więc to są te kluczowe targi, wręcz po E3 zaraz następne. Jeżeli masz jakieś targi, wydarzenia, które warto gdzieś tutaj zaznaczyć, to też mi podaj, tak więc również je tutaj oczywiście wrzucę, te, które już historycznie za nami, to tutaj masz wymienione. Tak więc zostaje nam tak naprawdę pokazać jeszcze portfel, tak więc to za chwilkę. Przejdźmy sobie dalej. Zobaczmy, jak to wygląda. H-Games, Huckleberry się tutaj nam zatrzymał, ale cały czas Huckleberry nie ma siły na to, żeby rosnąć. Wydźwięk, popatrz, od tego momentu cały czas negatywny. Ok, jesteśmy tutaj gdzieś na jakimś poziomie wsparcia, który może być jeszcze delikatnie nadbijany, ale nic pozytywnego, jak widać, od już wielu miesięcy na tej spółce się niestety nie dzieje i raczej nie ma szans na to, żeby mógł ten ruch ku północy nastąpić. Artifex, niestety, wyszliśmy w końcu do Artifexu dołem, tak więc no, Artifex generalnie potrzebuje coś naprawdę pozytywnego, co mogłoby spowodować, że ten kurs będzie nam rósł. Niestety w tym momencie cały czas kontynuacja ruchu spadkowego, która może się pogłębiać, bo jeszcze 2,69 mamy gdzie spadać, tym bardziej, że już nie mamy żadnych wsparć po drodze. Wręcz jesteśmy na cały czas na historycznym minimum, jak widzisz. Tak więc no niestety dla wszystkich posiadaczy Artifex, którzy nie zdążyli wyjść w odpowiednim momencie, ta strata będzie się pogłębiać. Kubik Games, tak więc no ten wręcz jest cały czas gdzieś utrzymywany, dosyć mocno nadbijany, tak więc widać, że ten kapitał wybiera, jak tylko ta spółka gdzieś zaczyna spadać, to wybiera z tych poziomów. Mamy ten range, popatrz, jak jest utrzymany, ten moment zawieszenia na Kubiku, jakby na coś czekał, tak więc daj znać w komentarzu, czy za Kubik Games coś stoi, jakieś fajne, ciekawe premiery są w przygotowaniu. No i obserwujemy, co się wydarzy tak naprawdę. Widać, że jest kapitał, który chce i sprzedaje po prostu akcje tej spółki, ale z drugiej strony pojawia się popyt, który to odbiera. Tak więc no, sytuacja może być bardzo ciekawa na Kubiku, warto obserwować. Tibul w tym momencie, jak widzisz, mamy go już na takich dosyć niskich poziomach. Ok, gdzieś tam wybiliśmy ten poprzedni tydzień, warto gdzieś go przeobserwować, ale ten ruch boczny się gdzieś tutaj mieli. Jeżeli będą za tym stały jakieś pozytywne informacje, no to prawdopodobnie będziemy mieć wybicie do góry, a jeżeli nie, jeżeli pojawi się cokolwiek negatywnego, no to jazda w dół murowana, bo 17 zł jest z czego spadać, chociaż w tym kontekście teraz, jak na to patrzę, nie wygląda to, że mogłoby to być w jakiś sposób zagrożone. Jeżeli chodzi o Juju, kolejna spółeczka, która mieli bokiem, tak więc jest co obserwować, jeżeli ktoś lubi boczniaki, to może sobie tutaj te spółki po prostu wziąć na tapetę, pod lupę i obserwować, szukać jakichś ciekawych miejsc na wybicia i naprawdę przyłożyć się do tego, żeby monitorować informacje płynące z tych spółek, bo one będą kluczowe na to, żeby te wybicia w którąś stronę nastąpiły. Czyli po prostu wybije ci w dół, no to nie wchodzisz, nie bierzesz tego w ogóle pod uwagę, ale gdy widzisz cokolwiek pozytywnego, to na pewno będzie to miało wydźwięk w notowaniach tych spółek. No i Bluebird. Bluebird tutaj nic ciekawego nam niestety nie pokazuje, zachowuje ten wręcz swój boczny tydzień negatywny. Tak więc no, na razie ten poziom jest utrzymywany. Jest jeszcze gdzie tak naprawdę spadać z tego poziomu 59,70 groszy w tym momencie. Natomiast no niestety nic pozytywnego na Blueberze się w tym momencie nie dzieje. Wręcz mamy utrzymanie tych poprzednich poziomów z tych tygodni na jednakowych praktycznie poziomach, tak więc no ciężko cokolwiek tutaj wnioskować. Jeżeli chodzi o Foreveren, to w tym momencie po wybiciu tego poziomu, przetestowaniu tych poprzednich szczytów, mamy zjazd, testujemy te poprzednie swoje poziomy range'owe, tak więc no nic w tym momencie, popatrzymy w dłuższym horyzoncie, popatrz, ten boks jest utrzymywany niestety, tak więc Foreveren czeka przede wszystkim na tych poziomach na coś pozytywnego, fajne produkty są zapowiedziane, te wszystkie remake'i, tak więc myślę, że Foreveren będzie mielony przez dłuższy czas i w końcu nastąpi jakiś moment określenia, w którym kierunku warto gdzieś zajmować pozycję na Foreveren. Jeżeli chodzi o Farm 51, po tym fajnym
fajnym wybiciu. Zresztą zerknijmy sobie, co tam debiutowało na farm. Farm i mamy tak, na farmie Czarnobylite. Tak więc to była ta premiera, która nam wypompowała tą kurs akcji do góry. No i oczywiście realizacja zysków. Zeszliśmy i testujemy tę poprzednią półeczkę. Tak więc jeżeli to będzie ten moment zatrzymania, na którym kapitał będzie chciał utrzymać pozycję na tej spółce, no to raczej będziemy mieć teraz ruch boczny. A jeżeli będzie następować w dalszym ciągu jakaś kaszowanie pozycji, no to niestety mamy z czego spadać, jeżeli to wsparcie nie wytrzyma, bo 18, prawie 19 zł, no to nic pozytywnego tutaj nam nie gwarantuje. Tym bardziej mamy teraz inside bara tygodniowego, że zobaczymy, w którym kierunku on będzie rozgrywany, czy jednak ten kierunek południowy będzie zachowany i będziemy mieć niższe poziomy na farm, czy być może to będzie oznaczać, że ten moment zatrzymania jest na tyle silny, że będziemy mieć jazdę do góry. Oczywiście nikt tego nie wie, pamiętaj, bo rynki są nieprzewidywalne absolutnie. Playway, jak widzisz, ten ręcz boczny cały czas jest utrzymywany, mielony. W tym momencie mamy inside bara spadkowego na Playway, tak więc jeżeli on ma być kontynuowany, no to tam jeszcze mamy takie poziomy dosyć wyraźnego wsparcia, to 166 zł, jakoś tak mi się podoba, tak więc to jest ten poziom, na którym warto gdzieś sobie obserwować, zresztą sam sobie nawet go zaznaczę, który gdzieś warto obserwować, brać gdzieś pod uwagę na Playway, jeżeli ten ruch oczywiście będzie kontynuowany, czy to wsparcie wytrzyma, czy wręcz będziemy znów ruszać się od bandy do bandy, która zresztą od jakiegoś czasu się zawęży na Playway, warto gdzieś go obserwować. Zanim przejdziemy do naszych ostatnich czterech spółek, pokażę Ci teraz wyniki portfela, tak więc jedźmy i zobaczmy, co się wydarzyło na portfelu. Jeżeli chodzi o ujęcie tygodniowe, to jak widzisz, Falcon nam tutaj najwięcej pięknie. Falcon nam tutaj najwięcej dał zarobić, 84% w jeden tydzień, tak więc duże gratulacje dla wszystkich, którzy się zapakowali w odpowiednim momencie. Sherry 1472, nasz debiutant Allianz 14%, FD Games 8,43, Tibul 8, TS Games 7, Movie Games 7, 11-bit, czwórka, CD Projekt, czyli Król, również dał ładnie zarobić, 3,45, jak na taką płynność, tak wielką spółkę, nie jest źle, oczywiście kosztując te, przed tym momentem zrzutu na historycznym szczycie, za który zaraz zobaczymy na wykresie, można było zarobić dużo więcej. PB Games 2,17, Moonlight 1,86, 1,43, EC Games, Boombeat 0,66, tak więc mamy 13 spółek, które rosły i pozostały na sporych minusach, co po niektóre, a niektóre dosyć nieznacznie, wręcz stały w miejscu. Tak więc 22 spółki na minusie, w tym CA Games najwięcej traci, 15%, H Games 13%, Artifex 10%, Sonka 8%, również Dread 6%, Art Games i pozostałe spółki, tak jak widzisz. I wynik tego portfela w ujęciu tygodniowym 1,79 na plusie, tak więc w końcu czwarty tydzień w końcu jest na plusie w tym ujęciu 35 spółek i 21 tydzień. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. 79% One More jest numerem 1 w tym momencie, w tym horyzoncie czasowym. Moonlight 70%, TS Games 41%, Warsaw 39%, 31% Foreveren, 28% CD Projekt, Dedas 26% i pozostałe spółki, tak jak tutaj masz okazję w tym momencie obserwować. Zerknijmy sobie na drugą stronę medalu, tak więc największe spadki: Boombeat 53%, Red 40%, Artifex 32%, 31%, Tibul, EC Games 24%, H Games 21%, Klabatern 18%, Vivid, Sonka 15%, 15% CA Games i pozostałe spółki, tak jak masz okazję w tym momencie sobie zaobserwować. Tak więc wynik tego 21 portfela, 21 tygodnia, to jest 2,79, tak więc to jest ten wynik, który w tym momencie możemy obserwować. Tak więc mamy delikatny wzrost na portfelu, ale do tych historycznych szczytów jeszcze daleka droga. Portfel jest duży, 35 spółek, no to naprawdę tutaj jakiekolwiek duże szarpnięcia mają na to wpływ. Tak więc no zobaczymy, jak historycznie nam to wyjdzie. Studia naprawdę są bardzo ciekawe, robią dobrą robotę. Jest to gdzieś nasza wizytówka na arenie międzynarodowej. Ten polski gaming trzyma się mocno i coraz mocniej się rozwija, coraz dynamiczniej. Widziałeś, ile jeszcze spółek czeka w stajni na debiuty. Tak więc naprawdę myślę, że ta nasza giełda będzie silnie stała polskim gamingiem. I jeżeli chodzi o wyniki portfela, również one
gdyby były w jakiś sposób optymalizowane, gdy masz jakiś klucz, którym będziesz je dobierał, bo ja Ci pokazuję oczywiście global, żeby dać Ci przede wszystkim do myślenia, jakie potencjał tutaj tkwi na co po niektórych projektach, to te wyniki oczywiście są znacznie, znacznie wyższe, wielokrotnie wręcz niż te wyniki historycznych tutaj tygodni, tak więc warto gdzieś przede wszystkim to się tym interesować, zwracać na to uwagę, bo naprawdę na polskiej giełdzie, jak widzisz, można bardzo ciekawie zarabiać, nawet niekoniecznie w nie wiadomo jak długich horyzontach czasowych. I to jest, myślę, ostatnia rzecz, którą Ci chciałem pokazać z tych zakładek i jedziemy teraz do kolejnych spółek, tak więc CA Games, który nam tutaj odpadł. Ja mówiłem, że ta spółka, no, to pompowanie pod snajpera, które miało miejsce, dosyć szybko zostało zdołowane, bo snajper już niedługo premiera w listopadzie. Tak więc może jeszcze wróćmy właśnie na premierę dokładnie, żeby podać Ci datę. Tak więc 21.11. Tak więc już niedługo premiera Snajper Ghost Warrior. Tak więc tutaj nawet zwiastun mieliśmy okazję trailer oglądać w ubiegły tydzień przed przeglądem spółek gamingowych. Ewidentnie mamy tutaj zrzutkę. Tak więc no, trzeba przede wszystkim być ostrożnym przy CI Games. Ja, no, jak wiesz, nie bardzo ufam tej spółce. To wszystko, co się u niej dzieje, to rozwodnienie kapitału, zadłużenie. No, trzymam kciuki naprawdę, że ta gra naprawdę potrafi da duży zastrzyk gotówki. Przede wszystkim okaże się dobrym, pozytywnym hitem dla tego studia, bo tak naprawdę jest to potrzebne temu, żeby ta spółka naprawdę wróciła na właściwe tory, żeby odżyła, żeby wyszła ze swoich wszystkich jakichś tematów, które się tam toczą, tak więc mam nadzieję, że tak oczywiście nastąpi, że nie okaże się tak, jak to było przy premierze poprzedniego snajpera, że niestety został on odebrany negatywnie. Mam nadzieję, że będzie to pozytywna premiera dla tej spółki. Jeżeli chodzi o Vivid, no to Vivid nam mieli tutaj bokiem cały czas, nic ciekawego się nie dzieje, tak jak poprzednie spółki, które pokazywają w boczniakach. 11bit. 11bit pomimo tego wsparcia z tego range'u, który nam się tutaj rysował, bo ponieważ mieliśmy tutaj debiut i premierę dwóch dosyć mocnych tytułów, bo Children of Morta czy Frostpunk na konsolę, to wszystko już za nami, tak więc no, mieliśmy realizację zysków, ale jak widać, nie była ona zbyt dynamiczna, tak więc inwestorzy wierzą jeszcze w 11bit, że coś mocnego, dobrego może się stać na tej spółce. Wręcz mam objęcie teraz narysowane, tak więc mamy moment kolejnego zatrzymania na 11bit. Zobaczymy, czy tutaj taki ręcz na tym poziomie się będzie tworzył, czy wręcz przeciwnie. Być może jest tak, że pojawi się jakaś siła. Zobaczmy, czy są jakieś wolumeny w ogóle. No niestety nic wolumenowo się też nie dzieje na 11bit, tak więc nowy kapitał na razie nie napływa na tą spółkę. Tak więc zobaczymy, czy to, jeżeli nie pojawi się jakiś znaczny kapitał, który będzie mógł wypchnąć przede wszystkim wycenę 11bit do góry, no to będziemy mieć prawdopodobnie ten ruch boczny tutaj niestety zachowany, bo jeszcze, żeby przetestować jakieś konkretne poziomy wsparcia na 11bit, no to jeszcze jest do czego spadać. To będzie dosyć bolesny spadek, tak więc lepiej, żeby chyba szedł bokiem, niż żeby przede wszystkim nie kierował się ku południowi. Zobaczymy, co historycznie to przyniesie. Jeżeli masz jakieś przecieki, że tak powiem, jakieś informacje płynące z 11bit odnośnie kolejnych premier, myślę, że tutaj, właśnie tutaj myślę, że to będzie naprawdę kluczowa informacja odnośnie wyników, bo skoro mamy te dwie gry, które wyszły, tak więc myślę, że wyniki finansowe mogą tutaj przede wszystkim utrzymywać ten poziom i wszyscy czekają tak naprawdę, co i jakie wyniki przyniesie, jaki zastrzyk gotówki wpłynie do 11bit, bo gdy będzie te wyniki będą pozytywne, to być może będziemy mieć fajny, ciekawy start z tych poziomów, i dlatego ten ręcz gdzieś w tym momencie będzie utrzymywany. Tak więc to będzie taki dosyć ciekawy case, jakie wyniki pojawią się na 11bit. No i oczywiście król. Król na koniec, jak to zawsze bywa. Tak więc mamy nadbicie historycznego szczytu na CD Projekt. Przepięknie zresztą mogliśmy to obserwować. Tak więc historyczny szczyt w tym momencie dla CD Projektu to jest 267,90 zł. Jeszcze do wyniku Optimusa historycznego jeszcze nam brakuje, ale wszystko oczywiście przed CD Projekt, bo Cyberpunk w przygotowaniu, premiera już zbliża się wielkimi krokami. Tak więc ta pompka w moim odczuciu po ten wynik historyczny Optimusa jak najbardziej może mieć miejsce, ale pamiętaj, że to jest CD, potrafi generować niesamowite obroty, jest tam bardzo duży kapitał, dużych graczy, instytucji, myślę funduszy, którzy są gdzieś tutaj mocno zaangażowane w CD Projekt i będą każde takie mocne wybicia wykorzystywać pod to, żeby schodzić z tych akcji, tak więc no, ta mielonka będzie miała miejsce oczywiście, dlatego w krótkich dystansach może być na fajnych korektach ciekawe momenty na shortowania. Myślę, że po debiucie Cyberpunka może być bardzo ciekawy zjazd. Ja
Natomiast, tak więc, no, warto tutaj przede wszystkim mieć rękę na pulsie, obserwować momenty zwrotne, bo wręcz chodzi teraz bardzo ładnie. Popatrz sobie po zamknięciach, gdzie tak naprawdę zeszliśmy, przetestowaliśmy poprzednie szczyty, wybicie kolejnego szczytu. Tak więc zobaczymy, czy będziemy mieć jakąś fajną korektę tutaj, ten swing będzie taki naprawdę zachowany, czy wręcz przeciwnie, może będziemy mieć jazdę i kontynuację tego ruchu i już nic nie powstrzyma CD Projektu aż do kwietnia, do premiery Cyberpunka. Tak więc 16 kwiecień Cyberpunk wjedzie nam na ekrany tutaj i będziemy mogli ocenić jakość pracy nad tą produkcją. Tak więc Keanu może będzie zadowolony z tego, jak będzie wyglądał finalny produkt, a być może kiedyś doczekamy się ekranizacji z nim w roli głównej. To dopiero by był hit. Już wiele gier zostało zekranizowanych, tak więc może to czeka Cyberpunka, kto to wie. Zresztą Wiedźmin również niedługo na ekrany wjedzie, jeżeli chodzi o serial Netflixa, tak więc zobaczymy. To też w moim odczuciu duża, duża, bardzo duża wręcz zasługa CD Projektu i tego, co zrobili z całą tą sagą, bo naprawdę rozreklamowali ją na całym świecie i być może taki efekt będzie też mógł odnieść Cyberpunk. Tak więc trzymam kciuki za wszystkich posiadaczy CD Projektu, bo myślę, że tu jest w większości naprawdę sporo osób, które interesują się królem. Ta płynność jest na bardzo wysokim poziomie. Niejednokrotnie CD Projekt już pokazał taką siłę, że był numerem jeden, jeżeli chodzi o wielkość obrotu na WIG-u 20 i po prostu jest czołową, jedną z czołowych spółek na warszawskim parkiecie, dzięki której na pewno wielu nowych inwestorów indywidualnych dowiedziało się w ogóle o możliwości inwestycyjnych na warszawskim parkiecie. Pewnie nie jedna osoba założyła sobie rachunek maklerski i po prostu właśnie król spowodował, że zaczęła interesować się polską giełdą. Tak więc myślę, że tych pozytywnych tutaj aspektów, które zawdzięczamy CD Projektowi w kontekście całego rynku, jest naprawdę dużo i wszyscy będą z zainteresowaniem obserwować to, co się będzie działo. A ten wynik historyczny, oczywiście Optimusa, który był na poziomie 377 zł. No, w moim odczuciu pod pompkę na Cyberpunku myślę, że spokojnie można będzie to zrobić. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie, bo rynki są nieprzewidywalne. Być może odpalimy giełdę we wtorek i nagle będzie niesamowity zjazd. Nikt tego nie wie, nikt nie jest tego w stanie przewidzieć. Oczywiście aż takiego czegoś no ciężko by było sobie wyobrazić, szczególnie przed tak ważną premierą. No ale tak naprawdę no, nikt nie jest w stanie ci zagwarantować, co się wydarzy jutro, co się wydarzy za minutę na wykresie danej spółki. Tak więc no, tutaj nie masz nigdy tej pewności, co się wydarzy. Nie da się wróżyć, nie wiadomo skąd i przewidzieć tego, co się na rynku stanie, bo no niestety nikt tego nie potrafi. Żaden algorytm nawet, który gdzieś handluje na giełdzie, również nie jest w stanie tego przewidzieć. Tak więc nawet jego obliczenia matematyczne nie są mu w stanie określić tego, w którym kierunku to pójdzie, bo rynki są nieprzewidywalne i to jest całe piękno giełdy, obojętnie czy też polskiej, czy zagranicznej, w ogóle rynków kapitałowych. Tak więc mam nadzieję, że to omówienie coś ciekawego ci wniosło, że być może zainteresowałem cię którymś z wykresów, być może będziesz tutaj prześwietlał daną spółkę, jej raporty, jej wyniki, jej premiery, jej dane, jakieś informacje, bo może widziałeś wręcz jeden jakiś wykres spółki pierwszy raz w życiu i właśnie to ma na celu takie moje omówienie tych spółek gamingowych, żeby cię po prostu zaciekawić. Żeby cię zaciekawić tym, co tutaj tkwi, żeby to było szybkie, nienużące, żebyś mógł sobie tutaj sam potem wyrobić swoją opinię, bo tylko twoja opinia jest tutaj jak najbardziej prawidłowa, tylko ty w sposób umiejętny i prawidłowy będziesz zarządzał swoim portfelem i podejmował te kluczowe decyzje odnośnie swojego kapitału. Nikt nie może ci tutaj tak naprawdę niczego narzucić ani wskazać. Pamiętaj o tym, bądź mądry, pilnuj przede wszystkim swoich inwestycji. Inwestycji, realizuj w odpowiednim momencie zyski, jak również tnij straty, żeby ten twój portfel puchł i rósł w nieskończoność, a nie żeby się kurczył, bo to nie o to chodzi. Tak więc ja oczywiście trzymam kciuki za nadchodzące debiuty, trzymam kciuki za twoje wyniki w tym tygodniu. Jutro tradycyjnie zapraszam cię na przegląd spółek z branży OZE, gdzie wynik portfela naprawdę robi niesamowite wrażenie. Tak więc jutro 8 rano wjeżdża przegląd OZE. Trzymam kciuki, pozdrawiam cię, na razie, hej.